Słuchaj, Łukasz. Taka sprawa. Chciałem chwilę porozmawiać. Tam ci piszą w internetach o szkoleniach i o dzieciach. Ja we wszystko to nie wierzę. Wiem, że ty masz na papierze. Nikt nie capnie twojej dłoni, bo tę spółkę masz w Wyoming. I tam za 500 papiera wglądu do zarządu nie ma. Ale jednak żeś sam jeździł do tych chorych i ich krewnych. Coś ty im tam opowiadał? Co mówiła tamta baba? Na choroby terminalne są wycieczki bardzo fajne. Lokalna metoda taka na Alzheimera i raka. Ja wiem, że to łże wybiórcza. Dyfamacja. Akcja szczujcza. Ale z dziećmi cię po sądach ciągać chcą. To źle wygląda, że ściemę żeni minister na komórki macierzyste. Zdruzgotanych ojców matki wyprzedaje my manatki. Nawet w więźniu dzieci chronią, a słupki są naszą bronią. $300 tysięcy? Zdrowie dzieci droższe nędzy. Nie, ja wiem, że to proforma. I wystawiał inny organ. Ty robiłeś przy podróżach. A podróż życie wydłuża. Takie hasło. All inclusive. A ty niby taki Tuwim. Tylko powiem ci, że wielu. Z PiS-u, PO, PSL-u już widziałem. Łażę długo po Sejmie, ale tu grubo. Mój koleżko, pojechałeś. Jak malarz ogarniasz wałek. No albo tam te szkolenia, wtedy co była pandemia. Co właścicielom kebabów webinar robiłeś z tagów, a dwunastka twoich ziomów przeszła ten kurs nocą w domu i ci pękła duża bańka. Trzymasz pion jak Wańka Wstańka. Mówisz, bez ciebie toniemy, że nic nie przegłosujemy. Ale niezbyt to jest miłe. Brałeś i się nie dzieliłeś, więc ci zrobiliśmy sondaż. No i słabo to wygląda. Także tu, od naczelnika, mówię, żebyś już nie fikał. Cupnął cicho sobie z dala, nie chodź już po żadnych galach. Nie namawiaj też związkowców, żebyś nie piekł nic, po prostu. Patrzył w ścianę, cicho siedział, gdzie jest guzik, zawsze wiedział. Wtedy pan minister Ziobro nada trybom szybkość dobrą. Z rządu odejdź, głosuj z nami i nie przejmuj się śledztwami.